Witam w kolejnym odcinku cyklu, w którym robimy stronę od Zera na WordPressie. W poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie paletę kolorów dla naszej strony. Dzisiaj ustawimy sobie te kolory na naszej stronie już w WordPressie. W tej tabelce, w pierwszej kolumnie, mamy podsumowane kolory z naszej palety. I takie krótkie przypomnienie. Mamy kolor, jeden kolor wyróżniający się, ten drugi tutaj to jest po prostu jego odcień, który posłuży nam do uzyskania efektu hover, czyli najazdu myszą. Pozostałe kolory to tak zwane kolory neutralne, czyli kolory o słabym stopniu nasycenia, takie spokojniejsze stanowane. Tu ważne, żeby wśród nich mieć ciemne i jasne dla uzyskania kontrastu pomiędzy elementami. Ostatnia kolumna mówi nam na jakie elementy na stronie przyłoży się dany kolor i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Dlaczego takie, a nie inne odwzorowanie o tym był, było w poprzednim odcinku, a teraz ustawimy te kolory na stronie w WordPressie właśnie według tej tabelki. Hmm, tutaj taka uwaga na początek, że w WordPressie nie ma niestety żadnego standardu, jak ustawiać kolory dla strony. W każdym motywie robi się to nieco inaczej, ale generalnie ustawień kolorów szukamy w panelu tutaj w tej części dosu i w panelu Global kolory. My w tej serii tutoriali używamy najpopularniejszego darmowego motywu do WordPressa, motywu Astra, i tutaj pokażę, jak to właśnie ustawiamy te kolory na stronie opartej o ten motyw. Tak wygląda strona na tym etapie, w której jesteśmy w tym odcinku cyklu. To, co sobie do tej pory stworzyliśmy, i ona używa jakichś tam domyślnych kolorów niebieskich. Teraz my sobie przejdziemy do sekcji Dostosuj. Po to, żeby ustawić te kolory, które stworzyliśmy sobie w ramach naszej palety. A więc tak, klikamy dostosuj i otwiera nam się panel z ustawieniami motywu Astra, przechodzimy do sekcji Global Colors, i teraz według tej tabelki będziemy ustawiać poszczególne kolory. Zaczniemy od ustawienia koloru tekstów, czyli to będzie tekst, domyślny tekst wszystkich naszych treści na stronie. Oczywiście musi to być kolor ciemny. My nazwaliśmy ten kolor tutaj neutralny, ciemny 2. I wracamy do naszego motywu, i tutaj dla ikonki tekst, kolor, wklejamy sobie po prostu kod tego koloru. Kolejnym kolorem, który mamy tutaj ustawić, jest tak zwany kolor motywu. I to jest takie troszeczkę nie do końca jasne, co to jest ten kolor motywu. To jest po prostu ten kolor. Tak krótko mówiąc, tu w motywie Astra, jeżeli użytkownik sobie na przykład zaznacza jakiś fragment na stronie, to oczywiście dzieje się rzadko, to ten kolor, który tutaj widzimy, to jest właśnie ten kolor. Jest to też domyślny kolor wszystkich przycisków. I w naszym przypadku po prostu ustawimy go na taki kolor sam, jaki będziemy używać dla kolorów naszych linków, który jest jak gdyby głównym naszym kolorem naszej marki. Czyli tak, wracamy do naszej tabelki i po prostu pobieramy kod koloru do schowka ten nasz główny wyróżniający i wklejamy go tutaj jako kolor motywu. I teraz jak ja sobie to zaznaczę myszą, o, widać, że już jest ten kolor. Kolejny kolor to bardzo ważny, kolor, kolor linków, i tutaj ustawiamy ten sam kolor. To jest kolor, który będziemy używać i w przyciskach, i w odnośnikach, w tekście. Również korzystamy go później jako kolor logo. O, jak ja sobie tutaj teraz najeżdżam, widzimy, że odcień najazdu myszą jest y, ciągle jakiś tam domyślny, więc od razu ustawimy sobie kolor dla najazdu myszą i to będzie po prostu ciemniejsza wersja tego naszego koloru wyróżniającego się. I znowu kopiujemy do schowka i wklejamy jako kolor hover. Działa. Kolejny kolor to kolor, który zastosujemy do nagłówków, czyli tych wyróżniających się części naszych tekstów. Więc znowu kopiujemy sobie w tym celu kolor, który nazwaliśmy neutralnym ciemnym 2. Wracamy do naszej strony i kopiujemy kod tego koloru tutaj w tą sekcję heading color. I właściwie możemy teraz sobie już opublikować te zmiany. Natomiast zmiana kolejnych kolorów, czyli na przykład tutaj tego niebieskiego jako tło w niektórych sekcjach, już odbywa się w ramach ustawień konkretnej strony, czyli w ramach jej treści. Dlatego teraz otwieramy sobie taką stronę do edycji i niektóre kolory będziemy aplikować już bezpośrednio do naszych elementów. My, przypominam, użyliśmy blokowego edytora WordPressa. A więc tak, pobieramy sobie teraz ten drugi kolor naturalny ciemny i ustawimy go sobie jako tło w tej sekcji zamiast tego niebieskiego domyślnego. I oczywiście musimy zmienić kolor tekstu na kontrastujący z nim, czyli to będzie kolor biały. Przewijamy stronę w dół, to samo robimy dla sekcji tutaj kolejnej. Zmieniamy ten domyślny, jakiś tam jasno niebieski, na ten ciemny ustawiony w ramach naszej palety. I tutaj mamy, że jest to blok typu okładka. Jak widać, on nie do końca jeszcze jak gdyby łapie te kolory domyślne dla nagłówków i tekstów, więc po prostu tutaj trzeba sobie ręcznie go ustawić na biały. Kolejna sekcja ma kolor taki jasno jasno szary, jakiś taki sobie ustawiliśmy kiedyś tam tworząc szkielet tej strony i teraz już ustawimy poprawny kolor, który wygenerowaliśmy w ramach naszej palety. Będzie podobny, tylko taki może troszeczkę inny odcień tego jasnego. I tutaj znowu szukamy sekcji koloru tła dla tego elementu. Jest to blok, grupa w tym przypadku i wprowadzamy. Kolor tła według skopiowanego koloru z naszej palety. Tu jeszcze sobie zmienimy na razie na biało. To jest miejsce na zdjęcie, więc tym się na razie nie przejmujemy. Kolejna sekcja, i znowu ten sam kolor jasny, neutralny, jasny, taki szary dla tej sekcji. Tutaj jeszcze mam jakąś literówkę, do sobie poprawię. Ok, i ostatnia sekcja. I yy, na razie również ustawimy taki kolor jasny. Oczywiście te kolory, te kolory i szczegóły, co w danej sekcji jest, będziemy sobie później dopieszczać. I przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, widzimy, że ta sekcja ma dwa przyciski i generalnie nie chcemy, żeby oba przyciski koło siebie miały ten sam kolor, dlatego że jak gdyby wtedy ten użytkownik może do końca nie wiedzieć, który jest ważniejszy. Więc ja stosuję taką zasadę, że ilekroć mamy dwa przyciski obok siebie, to. Główny kolor, taki wypełniony, ma ten przycisk po lewej, ten pierwszy, natomiast ten drugi jest taki troszeczkę mniej wyróżniający się, więc po prostu stosuję może taki trick, żeby zrobić sam kontur dla tego przycisku i po prostu zmienimy go tutaj, żeby używał stylu tak zwany kontur. Więc po prostu wybieramy sobie ten przycisk, klikamy na niego i wybieramy styl konturu. O, i teraz widać, że to jest taka rameczka. Ten kolor nam pasuje, więc zrobimy sobie to jeszcze samo dla przycisku z pierwszej sekcji naszej strony. Z tym, że tutaj na czarnym tle to jest ten zielony taki słaby, więc jeszcze sobie zmienimy kolor tekstu na biały w tym przypadku. Teraz jest dobrze, zapisujemy nasze zmiany. Możemy zobaczyć, jak ta strona wypadła na frontendzie. Przewijamy stronę w dół. Tu wszystko się zgadza. Mamy te kolory. Ten neutralny, jasny. O, tutaj jest jeszcze jakiś mały defekt. Po prostu nie, nie zawsze to przełożenie, to co widzimy na backendzie, jest to samo co na frontendzie. Czasami są takie małe babolki i lepiej się upewnić, po prostu trzeba kliknąć tutaj. Pobierzemy sobie, to był ten kolor dla tekstu, neutralny, ciemny. O i tutaj sobie go wstawimy wprost. No to samo zrobimy dla nagłówka. Być może jakieś, to jest jakaś taka niedoróbka w motywie Astra i będzie to poprawione. Ale póki co możemy to, jak gdyby, nadpisać ręcznie. Sprawdzamy naszą stronę jeszcze raz. I teraz wydaje się, że wszystko gra. Dobra, wracamy sobie teraz do sekcji dostosuj po raz kolejny i ustawimy sobie kolory w stopce. Przybniemy sobie na sam dół, żebyśmy widzieli tą stopkę i tutaj możemy bezpośrednio klikając tą ikonkę przenieść się do części, w której ustawiamy kolory stopki, zakładka design. I nasza stopka będzie taka dwupoziomowa. Ta dolna będzie miała ciut ciemniejszy kolor. To sobie pobieramy ten neutralny, ciemniejszy. Zobaczmy, jest. I jeszcze sobie ustawimy taki, taką stopkę drugiego poziomu. Ja tutaj muszę sobie dodać jakiś element, jakiś widżetik prosty, żeby nam po prostu ta część stopki się pojawiła. My inaczej nie ustalimy tego tła. To sobie. Cokolwiek wpiszmy, później to sobie w osobnym odcinku dotyczącym ustawiania stopki dopracujemy szczegóły. Póki co ustawmy tylko ten kolor neutralny, ciemniejszy, jaśniejszy, troszeczkę. Znowu przechodzimy do sekcji design i podajemy ten heksadecymalny kolor koloru. O, i teraz widzimy, że ta stopka górna jest troszeczkę jaśniejsza, ta dolna ciemniejsza, i o to nam chodziło. Ok, więc mamy stopkę, kolory stopki. Jeszcze możemy zmienić na koniec, tutaj w ramach ustawień, też motywu, kolory linków w menu. I znowu, klikamy tutaj w ikonkę, żeby przenieść się od razu do tej części, gdzie te kolory ustawiamy, bo generalnie nie jest dobrze, żebyśmy te kolory linków, takie jakie mamy w tekstach, ustawiali na ten sam kolor wyróżniający. Zwykle, jak tak sobie oglądamy strony, to te kolory linków w menu głównym są takie bardziej stanowane i my też użyjemy jednego z tych naszych kolorów neutralnych. Więc ym, pobieramy sobie jeszcze raz kod tego koloru. To jest ten neutralny ciemny. I tutaj w motywie Astra mamy taką specjalną sekcję menu, kolor, gdzie możemy sobie ustawić yy, kolory dla yy, odnośników w menu. Tutaj mamy osobne pole na efekt ten haver na jazdu myszą, więc kopiujemy sobie ten sam kolor, który użyliśmy dla efektu na jazdu myszą dla pozostałych odnośników. I jeszcze ustawimy sobie główny kolor jako aktywny kolor menu, czyli jesteśmy na tej podstronie. To wtedy będzie sygnalizowana yy, aktywna strona w menu tym kolorem. No i to wszystko się zgadza. Więc praktycznie mamy to ustawione. Możemy jeszcze raz na froncie dla porządku sprawdzić, czy wszystko gra tak, jak chcieliśmy. Tak, wszystko jest w jak najlepszym porządku. I tutaj taka uwaga na koniec, że nie ma się co przejmować, że jak gdyby tych kolorów jest za mało, że ta strona jest taka za spokojna, za mało żywa. Dlatego, że my w kolejnym odcinku dodamy sobie do tej strony zdjęcia, które już przygotowaliśmy. I zdjęcia same w sobie zwykle mają bardzo dużo kolorów, dlatego ta strona za chwilę ożyje i nie ma co przesadzać z ilością tych kolorów. Lepiej mieć właśnie mniej tych kolorów jeden główny, wyróżniający się kilka takich neutralnych bo inaczej zrobi się strona zbyt bałaganiarska i zbyt obciążająca dla użytkownika. Ok, i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Z tej serii i na mój blog o WordPressie Agnieszka Pury.